Przeczytajmy fragment Pisma Świętego z Księgi Joba, tym razem z pierwszego rozdziału, wersety od 13 do 22. Księga Joba, pierwszy rozdział, 13 do 22. Pewnego dnia, gdy synowie i córki Joba jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, przybył do Joba posłaniec z doniesieniem. Zaprzęgi orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli nas Sabejczycy, zagarnęli dobytek, a służbę wybili mieczem. Tylko mnie udało się zbiec, aby ci o tym powiedzieć. Jeszcze dobrze nie skończył, a już zjawił się następny posłaniec. Ogień Boży spadł z nieba, oznajmił. Spalił trzodem i służbę, tylko ja uszedłem, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł następny, mówiąc: Chaldejczycy wystawili 3 oddziały, napadli na wielbłądy i uprowadzili je, a sługi wybili mieczem. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym zawiadomić. Jeszcze o tym mówił, gdy przyszedł kolejny i doniósł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w 4 naroża domu. Dom zwalił się na młodych i nie żyją. Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym donieść. Wtedy Job wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu. Powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył, nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, proszę Ciebie, abyś dzisiaj mówił do nas przez to Słowo, abyś otwierał je dla nas, abyśmy mogli widzieć tę całą tragedię, jakiej doświadczył Job, ale też abyśmy mogli zostać pouczeni, pocieszeni właśnie przez to Słowo, przez jego historię, przez jego doświadczenie. Proszę Ciebie, niech to nas kieruje na krzyż Pana Jezusa Chrystusa, na Jego cierpienia, jakie ich doświadczył za nas. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś tym wszystkim Ty był uwielbiony i żebyśmy my mogli być zachęceni, zbudowani Twoim Słowem. Amen. Więc są takie dni w życiu człowieka, a nawet jest to nawet jakiś okres, kilka dni, tygodni, miesięcy, że co chwila dociera do nas jakaś zła wiadomość. W zasadzie żyjemy w takim okresie, gdzie codziennie mamy informacje, ile osób zmarło z powodu COVID-19, więc dzisiaj jest to kilkaset osób dziennie. W ciągu tygodnia kilka tysięcy osób umiera, więc kilka tysięcy osób w ciągu tego tygodnia otrzymało złe informacje. I być może to nie są jedyne złe informacje, jakie otrzymali, więc jest czas, nie tylko dzień, ale czas, kiedy możemy po prostu tych złych informacji otrzymywać dużo więcej niż zwykle. Są takie dni, kiedy raz po raz spadają na nas ciosy, pewne uderzenia. I nie wiem, czy doświadczyłeś czegoś takiego w swoim życiu. Ja mogę powiedzieć, że mi się zdarzyło. Jest taki jeden dzień, który pamiętam, gdzie po prostu te ciosy spadały raz za razem. Przygotowałem się do wyjazdu z Anglii, więc do Anglii pojechałem, więc to były lata 90. pod koniec, funt był bardzo drogi, więc pojechałem na zakupy, wróciłem z tych zakupów, okazało się, że w hipermarkecie, w którym robiłem zakupy, zostawiłem plecak, a w nim klucze, więc musiałem wrócić. Po drodze odpadł mi tłumik samochodu, więc musiałem zostawić samochód w centrum, pojechałem autobusem do hipermarketu, wróciłem, mój samochód został okradziony, zakupów nie było, no po prostu wszystko tego dnia zwaliło mi się na głowę. Być może Andrzej też, może niedawno, też miał taki dzień, że no wszystko się sypało generalnie, tak? I wtedy człowiek no dostaje cios za ciosem, tak? I no jest naprawdę źle, tak? I widzimy, że no Job też doświadczył takiego dnia, w którym przez jego życie przetoczyła się fala nieszczęść. I osobiście, patrząc na to, czego Job doświadczył, to zdecydowanie wolę moje doświadczenia. Tak? Moje doświadczenia były dla mnie ciężkie, ale one są niczym w porównaniu z tym, czego doświadczył Job. Być może twoje doświadczenie jest
dużo bliższe temu doświadczeniu Hioba. Niemniej jednak, no ponieważ prawdopodobnie każdy z nas doświadczył takiego dnia, czy takich złych wieści, to potrafimy w jakimś stopniu utożsamić się z tym cierpieniem Hioba. Być może twoje właśnie doświadczenie jest bliższe, więc może bardziej się możesz utożsamić z cierpieniem Hioba. Jeśli popatrzymy na to, co się przytrafiło Hiobowi w ciągu tego jednego dnia, to moglibyśmy zadać pytanie, czy Hiobowi przytrafiło się coś takiego niezwykłego. No generalnie widzimy, że doświadczył tego, czego doświadczali też inni ludzie. Nie spadło nic nowego na Hioba. Ogień z nieba, o którym jest tu mowa, no mogłoby się wydawać, że to coś wyjątkowego, tak jak ogień z nieba spadł na Sodomę i Gomorę. Ale tutaj ogień z nieba prawdopodobnie oznacza piorun, tak? Uderzenie pioruna, który zapalił, nie wiem, stodoły, obory, czy co tam było, poraził ludzi i zwierzęta. Być może tych piorunów było więcej. Bandy Sabejczyków czy oddziały Chaldejczyków napadały na różnych ludzi. Katastrofy naturalne, takie jak tornada, niszczyły domy ludzi i odbierały też życie ludziom. Więc doświadczenie Hioba nie jest jakimś wyjątkowym. To, czego doświadczył, doświadczali ludzie w tamtym czasie. Doświadczali od dawna i doświadczają dzisiaj i będą doświadczać w przyszłości. Na przykład bandy islamistów w Boko Haram w Nigerii co roku uprowadzają chrześcijańskie kobiety czy dziewczynki oraz mordują chrześcijan. Tornada czy inne katastrofy naturalne pochłaniają życia ludzi. I dziś, niedawno była informacja o tym, że przez jakiś stan w Stanach Zjednoczonych przeszło tego samego dnia kilka tornad, czy kilkanaście tornad, które zniszczyły wiele domów i doprowadziły do śmierci kilka osób. Jakiś czas temu, zdaje się, że u nas w kraju, na Giewoncie, kilka lat temu, piorun uderzył w grupę turystów. Kilka osób zmarło, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Więc to pokazuje, że doświadczenie Hioba nie jest jakimś wyjątkowym doświadczeniem. Jest to doświadczenie, które spotkało wielu ludzi, więc to go w jakiś sposób nie wyróżnia. To, co go wyróżnia, to, że Hiob doświadczył tych tragedii, można powiedzieć, jedna po drugiej. Jeszcze jeden nie zdążył mówić, co się wydarzyło, a już przychodził następny ze złą wieścią. Kolejną złą wieścią, więc jeśli dostaniesz cios w twarz, który cię powala, to potrzebujesz chwili, żeby powstać. Ale gdy otrzymujesz kilka ciosów naraz, albo otrzymujesz kilka ciosów w krótkim czasie, to po sobie to podniesienie jest dużo trudniejsze. Więc takie ciosy są dotkliwsze. Takie ciosy powodują, że podnieść się nam jest niezmiernie trudno, wymaga to dużo więcej czasu. I tego jednego dnia, można powiedzieć tej jednej chwili, Hiob dostał mnóstwo ciosów. Otrzymał mnóstwo uderzeń. Raz za razem dostawał kolejną złą informację. Jeszcze nie zdążył przyswoić jednej złej informacji, a już pojawiała się druga, czy kolejna zła informacja. Więc ta ogromna masa tych złych wieści spadła na Hioba jak grom z jasnego nieba. Jak zareagował Hiob? Czyli pierwszy punkt to fala nieszczęść w życiu Hioba i drugi punkt rozpacz i ból Hioba. Jak zareagował Hiob w tej sytuacji? Więc jego pierwsza reakcja, czytamy, jest opisana w 20 wersecie i była następująca. Wtedy Hiob wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Hiob jest poruszony. To go dotknęło, dlatego wstał. Nie przyjął tych złych wiadomości ze stoickim spokojem. Nie powiedział sobie, tylko zachowaj spokój, policz do 10, weź głęboki oddech, to tylko sen. Zaraz wszystko wróci do normy. Nie. Hiob wstał. To znaczy, że coś w jego wnętrzu się zaczęło dziać i musiał dać temu w jakiś sposób upust. I widzimy, że Hiob rozdziera szatę.
Więc zanim to wyjaśnię, być może to jest niezrozumiałe, to chciałem taką historię powiedzieć, która nam pozwoli to lepiej zrozumieć. Podczas studium w seminarium w Londynie, zawsze przed rozpoczęciem zajęć, mieliśmy krótkie takie nabożeństwo poranne. I pod koniec tego nabożeństwa mieliśmy czas modlitwy. I na pierwszym takim nabożeństwie, tak, czyli rozpoczęliśmy nasze zajęcia i na pierwszym nabożeństwie wydarzyło się coś, co nas, Europejczyków, zaczęło strasznie rozpraszać. Ponieważ w trakcie modlitwy słyszeliśmy, jak ktoś uderza ręką o nogę czy o krzesło. Taki wydawał dźwięk takiego klepania. Więc nie przerwaliśmy, ale po tym nabożeństwie zostało przeprowadzone śledztwo. Kto to i dlaczego? I szybko znaleziono sprawcę. Tym sprawcą okazał się być pewien Koreańczyk, który wyjaśnił, że w jego kraju chrześcijanie często podczas modlitwy uderzają ręką w stół, w krzesło, w nogę, ponieważ w ten sposób wyrażają to, czego słowa nie są w stanie wyrazić. To jest taki ich język ciała, więc oni oczywiście modlą się słowami, ale żeby pokazać, że więcej jest w ich sercach niż tylko to, co te słowa mogą wyrazić, to jeszcze właśnie taki wydają dźwięk. Więc później już nas to nie raziło. Ale to pokazuje właśnie, że czasami są sytuacje, gdzie język nie potrafi wyrazić tego wszystkiego, co jest w nas. I język ciała mówi więcej, wyraża więcej. I w tej sytuacji mamy podobnie. Job rozdziera swoje szaty. I to jest ten język ciała, który wyraża to, czego słowa często nie są w stanie wyrazić. Job doświadcza takiego bólu rozerwania wnętrza, serca. Tak jak ta szata została rozerwana. Job doświadcza bólu, który przeszywa go. Tak jak właśnie jakby te nitki zostały rozdzierane, tak w jego serce było rozdzierane tymi kolejnymi złymi wiadomościami. Te rozdarte szaty są wyrazem krzyku, jaki wydobywa się z serca Joba i jest to krzyk bólu, który rozdziera ciszę spokoju i opanowania. Czy jesteśmy w stanie opisać ten ból, jaki przeżywał Job? Czy jesteśmy w stanie go zmierzyć? Nie. Ponieważ każdy z nas przeżywa cierpienie indywidualnie, na swój własny sposób, ale na pewno możemy być pewni, że jego ból był ogromny. Musimy pamiętać, że tu nie chodzi wyłącznie o to, że stracił dzieci i prawdopodobnie to był jego największy ból, ale też pamiętajmy, że Job stracił też swoich pracowników, swoje sługi, z którymi też pewnie był zżyty, którzy byli u niego długi czas, którzy dla niego pracowali. Więc to na pewno też go dotknęło. Job stracił swoje zwierzęta, stracił swój dobytek. Z jego pracowników zostało tylko czterech, którzy donieśli mu o tym, co się wydarzyło. Więc to wszystko musiało sprawić mu ogromny, ogromny ból. I w końcu widzimy, że Job goli swoją głowę. Goli ją na znak żałoby. Taki był zwyczaj w tamtej kulturze. Więc to też wyraża nam ten ból, jakiego doświadcza Jakub odbywa żałobę, właśnie goląc swoją głowę. Więc Job w taki sposób reaguje na te złe wieści. I widzimy, że zachowuje się tak jak każdy inny człowiek, który doświadcza właśnie takiej tragedii, doświadcza takiej rozpaczy czy bólu. Nie jest w tym inny od nas. Job odczuwa te same emocje, jest zrozpaczony, doświadcza bólu, straty i w tym niczym nie różni się od nas. Ale jest w tej historii też pewna pozytywna rzecz. Bóg jest pocieszeniem Joba. Więc Job stracił cały swój majątek, stracił swoje dzieci. Widzimy jego ból i rozpacz, ale w dalszym zachowaniu Joba jest coś dziwnego, jest coś nieoczekiwanego. Nie wiem, czy to widzicie, jest napisane od 22 części. Potem
Czyli widzimy, że Job wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu. Powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył, nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. Jak dziś ludzie reagują na złe wieści? Jak ludzie radzą sobie z rozpaczą i bólem? Najczęściej zaczynają wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. Niedawno, w zasadzie kilka dni temu, oglądałem film dokumentalny o Krzysztofie Krawczyku, polskim piosenkarzu, który niedawno umarł. Wczoraj był pogrzeb jego. I w tym filmie było powiedziane, że kiedy jako młody chłopak stracił ojca, umarł jego ojciec, to Krawczyk odwrócił się od Boga. Obraził się na Boga, miał pretensje do Boga, że ten zabrał mu ukochanego ojca. Więc Krzysztof Krawczyk jest przykładem takiej osoby, która w obliczu tragedii, w obliczu osobistej tragedii, w obliczu śmierci bliskiej osoby odwróciła się od Boga, czy też obraziła się na Boga. I tacy ludzie później żyją w przekonaniu, że Boga nie ma. Albo że jeżeli taki Bóg jest, ale On jest taki zły, to po co w Niego wierzyć? Ale pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Czy taki sposób reagowania na rozpacz i ból w czymkolwiek pomaga? Czy kiedy doświadczamy rozpaczy i bólu, to czy rozsądne jest odwracać się od Boga, czy jest rozsądne obrażać się na Niego? I w tym filmie o Krawczyku było powiedziane, że 18 lat bodajże zajęło mu zrozumienie tego, co się wydarzyło, a kiedy zrozumiał, to wrócił do Boga. Zrozumienie tego, co się wydarzyło, przybliżyło go do Boga. I w pewnym sensie to było stracone 18 lat. No ale nie wiedział, tak? Nie wiedział, nie rozumiał pewnych rzeczy i odrzucił Boga. Jak Job odniósł się do Boga w tym czasie rozpaczy i bólu? Widzimy, że Job pada przed Bogiem. Job oddaje mu pokłon. Job błogosławi Pana. Job nie oskarża Boga o niesłuszne postępowanie. Więc widzimy, że Job jest przed Bogiem z tym wszystkim, przez co przechodzi. Jest przed Bogiem z całą swoją rozpaczą, z całym swoim bólem, ale Job nie oskarża Boga, nie czyni zarzutów Bogu. Job po prostu uniża się przed Bogiem. Dlaczego Job tak postępuje? To jest, wydaje się, dziwne. Ludzie z reguły postępują inaczej, więc dlaczego Job postępuje w taki właśnie sposób? Odpowiedź jest następująca. Job postępuje w taki sposób, ponieważ Job widzi świat w określony sposób. Albo mówiąc inaczej, Job postępuje w taki sposób, w taki, a nie inny sposób, ponieważ ma taki, a nie inny światopogląd. Ma takie, a nie inne rozumienie świata. Job ma teistyczny światopogląd. To znaczy, że Job wierzy w osobowego Boga, który jest ponad światem, kontroluje ten świat i nadaje mu znaczenie. Dlatego też Job w swoim cierpieniu uniża się przed Bogiem. Job całe swoje cierpienie przynosi do Boga. I widzimy, co Job mówi. Job mówi: nagi przyszedłem i nagi odejdę. To znaczy, że Job uważa, że w świecie jest pewien porządek ustanowiony przez Boga. Człowiek rodzi się i umiera. I to jest postanowione dla każdego człowieka. Człowiek przychodzi z niczym i wraca do prochu z niczym, chociażby nagromadził nie wiadomo ile. To do grobu tego, to ze sobą tego nie weźmie. Przykładem może być faraon, Tutanchamon. Znaleziono jego grobowiec, znaleziono te różne rzeczy, które sobie tam nagromadził. Czy te rzeczy są z Tutanchamonem? Nie, są w muzeum. Nagi przyszedł i nagi wrócił.
I dalej Job mówi o tym, że Pan dał i Pan wziął. To znaczy, że Job uznaje suwerenność Boga nad wszystkim, nawet nad swoim życiem. Boże panowanie rozciąga się nad wszystkim, co dotyczy życia Joba. Więc jeśli Job coś miał, to otrzymał to od Pana. A jeśli coś stracił, to po prostu Pan zabrał to, co i tak było od samego początku jego. Job był tylko szafarzem, osobą korzystającą z tego wszystkiego i Job jest za to Bogu wdzięczny. Dlatego błogosławi jego imię i dlatego też nie wyrzuca Bogu, że ten nie postępuje, że ten postępuje niesłusznie. Ale jest to wszystko związane z tym, jak Job rozumiał Boga, a Job wiedział wiele o Bogu. Więc co jak co, ale Bogu no nie można zarzucić, że postępuje niesłusznie. Możemy nie rozumieć, dlaczego coś się dzieje. Nie możemy rozumieć, dlaczego, jakie są powody, czy co, jakie są cele, ale nie możemy Bogu zarzucić tego, że Bóg postępuje niesłusznie. I Job to rozumiał. Więc Job w tym, co powiedział, wyraził swoją ufność do Boga. Rozpacz i ból, jakiego doświadczył, nie oddalają go od Boga, ale go do Boga przybliżają. Tak? To jest ważna lekcja, ważna nauka. Doświadczenie, jakiego Job doświadczył, jego rozpacz i ból, nie oddalają go od Boga, ale go do Boga przybliżają. Przychodzi do Boga, składa mu pokłon, pada przed nim i błogosławi Boga. Więc towarzyszy mu ból, towarzyszy mu rozpacz, ale błogosławi Boga. Bo gdzie Job znajdzie ukojenie swojego bólu i uciszenie tej rozpaczy? Czy gdzie Job znajdzie pocieszenie, jeśli nie w Bogu? Jeśli jesteś w podobnym miejscu, w jakim znalazł się Job, jeśli doświadczasz bólu i rozpaczy, to zachęcam Cię, wzywam Cię, abyś nie obrażał się na Boga, ale raczej szukał ukojenia w Nim i pocieszenia w Nim. Tak jak zrobił to Job. A kiedy doczytamy do końca tą historię Joba, to zobaczymy, że Job faktycznie znalazł uciszenie, pocieszenie, ukojenie w Bogu. Jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo, jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to chciałbym Cię zachęcić do trwania w Chrystusie, mimo może tych złych okoliczności, które Ci towarzyszą, tych złych wieści, które otrzymałeś, czy tego okresu, gdzie otrzymujesz różne ciosy. Niedawno czytałem gdzieś taką historię, może razem z Wami nawet ją czytałem, nie pamiętam. Pewien chrześcijanin miał pretensje do Boga, że ten go nie wspiera, a on przecież przechodzi taki trudny czas w swoim życiu. Więc wołał do Boga i mówił mu, co ma mu za złe, że wylał swoje pretensje do Boga, że ten go zostawił. On ma taki ciężki czas w życiu, a ten go zostawił, że on musi się sam zmagać. Więc wołał do Boga i wylewał swoją pretensję przed nim. Więc Bóg dał mu sen temu człowiekowi tej nocy. I w tym śnie ten człowiek zobaczył, że jest na plaży. Na piasku widać były dwa ślady stóp. I wtedy usłyszał głos Chrystusa. Widzisz te ślady na piasku? To są ślady Twoje i moje. Odkąd się nawróciłeś? Odkąd się nawróciłeś? Odkąd zawierzyłeś mi, idziemy razem. Ale w pewnym momencie ten człowiek zauważył, że od pewnego miejsca jest tylko jeden ślad stóp. I wtedy powiedział do Chrystusa, widzisz, od tego miejsca, od tego momentu, odkąd się zaczęły moje problemy, idę sam. Zostawiłeś mnie. Po czym Chrystus odpowiedział, to nie Twoje ślady, to moje. Od momentu, kiedy przechodzisz przez różne doświadczenia,
niosę cię na rękach. Więc drogi bracie, droga siostro, jeżeli doświadczenia Joba są twoim udziałem, to pozwól Jezusowi cię nieść na swoich rękach. Nie uciekaj, nie odwracaj się od Boga, od Chrystusa, nie obrażaj się, ale tym bardziej widząc i być może mając jakieś wątpliwości w swoim sercu, przyjdź do Jezusa i pozwól Mu się nieść. Niech On przeprowadzi cię przez ten trudny dla ciebie czas, czas bólu i rozpaczy. On obiecał, że cię nie opuści, ani cię nie porzuci. A On jest wierny swoim obietnicom. Zaufaj Jemu i zdaj się na Niego. Pamiętaj, że ten trudny czas, jakiego w tej chwili doświadczasz, niesie ze sobą też pewne błogosławieństwo. Może tego jeszcze nie dostrzegasz, ale osoby, które przeszły przez tego typu cierpienia, mówią, czy chrześcijanie, którzy doświadczyli takiego trudnego okresu, mówią, że to był okres wspaniały dla nich. Dlaczego? Ponieważ w tym czasie tego trudu, tej rozpaczy, bólu, doświadczyli niesamowitej bliskości Chrystusa. Więc kiedy chrześcijanin przechodzi przez cierpienia, przechodzi je wraz z Chrystusem, to doświadcza właśnie takiej bliskości Chrystusa, jakiej nie doświadczył nigdy wcześniej. I o takim błogosławieństwie właśnie zaświadczają tysiące chrześcijan, którzy w bólu i cierpieniu doświadczyli niezwykłej bliskości swojego Zbawcy. Więc nie obrażaj się. Jeśli masz wątpliwości, przyjdź do Chrystusa i pozwól, żeby On niósł ciebie i żeby rozwiał twoje wątpliwości, żeby Jego bliskość była pociechą dla ciebie w tym czasie. Ale jeśli jesteś osobą, która w wyniku jakiejś tragedii, straty, doświadczyła bólu i rozpaczy i odwróciłeś się od Boga, stwierdziłeś, że Boga nie ma, albo oskarżasz Boga o niewłaściwe postępowanie, to chciałbym zadać ci dwa pytania. Pierwsze, czy to, że odwróciłeś się od Boga w jakikolwiek sposób pomogło ci znaleźć ukojenie, uciszenie, pocieszenie? I drugie pytanie, czy odwrócenie się od Boga pomogło znaleźć ci odpowiedzi na nurtujące cię pytania? Śmiem twierdzić, że odwracając się od Boga nie znalazłeś, czy nie znalazłaś ukojenia, uciszenia czy pocieszenia. Nie znalazłaś żadnych odpowiedzi i twój ból jest dziś większy niż był wcześniej. Być może ten ból, rozpacz, brak odpowiedzi doprowadził cię do miejsca braku nadziei, braku sensu życia, do miejsca stagnacji, takiej bierności. Nie masz chęci do życia. Nie widzisz znaczenia swojego życia i w konsekwencji być może cierpisz z powodu depresji. Więc jeśli odwrócenie się od Boga w niczym ci nie pomogło, a wręcz tylko pogorszyło twój ból i cierpienie, to być może należałoby jednak wzorem Joba przyjść do Boga i znaleźć pocieszenie w Nim, tak jak Job znalazł pocieszenie właśnie w Bogu, w swojej rozpaczy i w swoim bólu. Jeśli masz pytania, które cię dręczą i które powodują, że nie możesz znaleźć ukojenia, a które powodują coraz większy ból w twoim sercu, to może dobrze by było zacząć szukać na nie odpowiedzi. Kiedyś spotkałem pewną znajomą, która zaczęła mówić, zaczęliśmy rozmawiać i zaczęła ta osoba mówić o tragedii, która się wydarzyła w jej życiu i zaczęła mówić o tym, że ma wątpliwości co do Boga, że Bóg jest dobry i generalnie, że nie może sobie z tym poradzić i generalnie to ją, więc ona nie może już wierzyć w Boga, to ją odpycha od Boga i tak dalej, więc stwierdziłem, że potrzeba porozmawiać, bo są pewne rzeczy może niewyjaśnione, są jakieś pytania, które się zrodziły i potrzebne są pewne odpowiedzi, więc zaproponowałem, że może byśmy porozmawiali i ta osoba się zgodziła.
ale nie przyszła. Tak? Nie przyszła. Nie zrobiła kolejnego kroku. Nie wiem, jaka jest sytuacja. Mam nadzieję, że ta osoba znalazła odpowiedzi na pytania, które ją nurtują, i znalazła ukojenie. Ale generalnie, jeżeli jesteś osobą, która właśnie przechodzi taki okres, ma te pytania dotyczące życia, to są bardzo ważne kwestie, więc zachęcam cię, nie zostawiaj tego. Zostawianie tak ważnych pytań bez odpowiedzi niczym nie pomaga, a wręcz odwrotnie, może szkodzić i doprowadzić właśnie człowieka do takiej depresji, do stagnacji w życiu, do takiego, można nawet powiedzieć, nihilizmu, że człowiek nie chce nic robić, czy postawy nihilistycznej. Będę trwał tak, jak jestem, nie zrobię żadnego ruchu, żadnego kroku. Więc nie mówię, że na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, bo się nie da. Tak? Nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, ale twierdzę, że Chrystus, że Pan Jezus Chrystus jest odpowiedzią na te najważniejsze pytania dotyczące naszego życia, naszego istnienia, naszej egzystencji. Więc jeśli masz pytania, które cię nurtują, które powodują ból, rozpacz twojego serca i też pogłębiają twoją tragedię, czy twój ból, to zacznij szukać odpowiedzi na nie. Zacznij tak głośno zadawać te pytania i zmierz się z odpowiedziami. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to nie znajdziesz ukojenia swojego bólu, ani pocieszenia, ani wzmocnienia. Więc zachęcam cię wzorem Joba, przyjdź do Boga, zaufaj Jemu, ale przede wszystkim poznaj Go, bo być może gdzieś w twojej głowie jest zły obraz Boga i się obrażasz na Boga, który jest tylko i wyłącznie w twojej głowie. I na takiego Boga ja też bym się obraził. A być może Bóg jest zupełnie inny. I gdy Go poznasz, to znajdziesz w Nim ukojenie i pocieszenie. Tak jak Job znalazł ukojenie i ucieszenie w Bogu. Amen.